Bardzo się cieszę, że mogę również na pytanie, które Państwo często mi zadawali tu przez lata, kiedy wreszcie ten klub w Radzie Miasta PiS-u powstanie, poinformować Państwa serdecznie, że taki klub właśnie powstał i będzie wypowiadał się w sprawach dotyczących miasta, władz miasta, tego wszystkiego, nad czym Rada Miasta debatuje w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, będzie również zajmował stanowisko. Chcemy dzisiaj poruszyć kilka spraw ogólnych, ale również bardzo istotne jest to, co dzieje się tu w mieście. Na początek kilka zdań. Proszę Państwa, wybory się zakończyły, teraz jest czas porządkowania państwa. To, co Prawo i Sprawiedliwość z naszymi koalicjantami deklarowało w wyborach, będzie w Polsce zrealizowane. Niezależnie od tego, czy to się komu podoba, czy nie, my będziemy realizowali swoje zobowiązania, swoje obietnice wyborcze. I nikt nie jest w stanie nas przed tym powstrzymać. Ani skargi do instytucji europejskich, które notabene w Polsce mają bardzo złą konotację, kojarzą się z tymi zdrajcami ojczyzny, którzy kiedyś do carycy Katarzyny czy do Fryderyka, do Berlina słali prośby, by ingerował w sprawy polskie. Myślę, że ci, którzy próbują destabilizować sytuację powyborczą, nową władzę, która ma mandat społeczny, destabilizować strasząc stolicami europejskimi czy brukselskimi, no bardzo mocno się rozczarują. Po pierwsze, w Polsce, tak jak wspomniałem, to ma bardzo złe wspomnienia z czasów sprzedawania polskich interesów za granicą, ale również wydaje mi się, że środowiska polityczne Europy dość ostrożnie podchodzą do szafowania epitetami pod kątem tego, co się w Polsce dzieje. Wczorajsza debata w parlamencie, którą zapewne wielu z Państwa śledziło, pokazuje, że nie było żadnego piętnowania Polski, jakiegoś wytykania palcami, mówienia o tym, że tu się dzieją jakieś złe rzeczy, że tu jest łamana demokracja czy standardy państwa demokratycznego, państwa prawa. Okazuje się zresztą, czego się nie spodziewaliśmy, że w Europie, w wielu krajach są siły polityczne, są posłowie, europosłowie, którzy solidaryzują się z Polską i uważają, że kraje narodowe mają również swoją rolę do odegrania w zjednoczonej Europie. Więc ta dyskusja w Parlamencie Europejskim, która miała być jakimś sądem nad Polską, tak de facto stała się sądem nad Unią Europejską. Polska stała się jakimś detonatorem rozpoczęcia debaty publicznej nad tym, czym Unia Europejska ma być, jakim tworem politycznym, na jakich zasadach mają się organizować państwa europejskie, społeczeństwa europejskie dla obrony swoich interesów, dla wzmocnienia pozycji Europy również w globalnym rynku. I cieszę się, że nasi przedstawiciele z panią premier Beatą Szydło znakomicie tam wypadli i jestem przekonany, że będziemy mogli dalej kontynuować zmiany, które w Polsce zapowiedzieliśmy. Również sprawa Trybunału Konstytucyjnego, która wywoływała tyle nerwów, tyle komplikacji, sądzę, że jest już wyjaśniona i Trybunał nie będzie hamulcowym Platformy Obywatelskiej blokującym przyjmowane w Sejmie ustawy, chociaż taką rolę Trybunałowi w czerwcu ubiegłego roku, kiedy była zmieniana ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, napisana zresztą przez sędziów tego Trybunału pod siebie, wtedy koledzy z Platformy mówili wprost: pewnie wygracie wybory, ale i tak nie będziecie w stanie w Polsce nic zmienić, bo nasz Platformy Obywatelskiej Trybunał Konstytucyjny wszystko będzie wam blokował. Chcę Państwa poinformować, że nie będzie blokował. Będziemy prowadzili debatę otwartą ze społeczeństwem, będziemy, jaki stan państwa zastaliśmy. Wychodzą różne rzeczy, ale to ministrowie będą informowali o tym, co zastali w resortach. Podejmujemy również, i to będą najbliższe posiedzenia Sejmu, nie tylko te sprawy uporządkowania państwa, uporządkowania relacji między władzami państwa, ale przechodzimy do obietnic czy realizacji obietnic wyborczych, takich jak pomoc polskim rodzinom, ustawa
która ma wesprzeć dzietność w Polsce i pomóc rodzinom, które biorą na siebie odpowiedzialność za przyszłość narodu, za przyszłość społeczeństwa i decydują się na rodzenie dzieci, żeby tym pomóc. Będziemy to realizowali. Również ustawa dotycząca edukacji, o tym będzie mówiła pani Iwona Michałek, ona jest lepszą specjalistką w tym zakresie, zna się znacznie bardziej niż ja na tych sprawach. Ruszamy z programem gospodarczym, z programem społecznym, z programem pomocy polskim przedsiębiorcom, ze sprawami dotyczącymi podatków. Oczywiście nie wszystko będziemy w stanie zrealizować od razu. Jesteśmy odpowiedzialni. Zastaliśmy pustą kasę. Zastaliśmy niesamowite wydatki, wypływy pieniędzy z Polski w postaci zysków banków, sieci wielkopowierzchniowych, w postaci różnego rodzaju odsetek od kredytów zaciąganych w sposób nieograniczony przez kolejne ekipy rządzące za granicą. Polska jest ograbiana ze środków. Jeżeli te środki, które z Polski wypływają, zostałyby zainwestowane w Polsce, to jestem absolutnie przekonany, że i nasza gospodarka, i nasze możliwości byłyby zdecydowanie większe. Również i tu w Grudziądzu. Dwa dni temu w Bydgoszczy, w auli Urzędu Wojewódzkiego, było spotkanie z wiceministrem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tam też pan minister samorządom głównie, bo to samorządy, przedstawiciele samorządów przyjechali na to spotkanie, przedstawiał ten program. I otóż tak, proszę Państwa, sprawa jest niezwykle ważna, ponieważ już od kwietnia będą naliczane pieniążki dla rodzin, czyli 500 zł na dziecko, od drugiego wzwyż i każde pierwsze dziecko dostanie również 500 zł wtedy, jeżeli średnia dochodu na rodzinę wynosi poniżej 800 zł, a jeżeli jest dziecko niepełnosprawne w rodzinie, to 1200 zł. Ta decyzja już zapadła. Ten program będzie wdrożony. A więc my realizujemy naszą obietnicę wyborczą i to robimy naprawdę w ekspresowym tempie. Ten program, żaden rząd wcześniej nie dał tyle dla rodziny, niż my proponujemy. Proszę Państwa, w roku 2016 na ten program będzie przeznaczonych 16 miliardów złotych, w każdym następnym roku 23 miliardy złotych. Nikt tak nie wsparł jeszcze rodziny. Zakładamy, że ten program wesprze rodziny i bo wiecie Państwo, że w tej chwili dramatycznie spada w Polsce dzietność. Mamy średnią 1,16 w tej chwili na rodzinę, a powinniśmy mieć 2,16. To wtedy jest szansa, że nie będzie nasza ilość mieszkańców Polski nie będzie raptownie i tak gwałtownie malała. Chcę powiedzieć jeszcze o tym programie to, że nieważny jest dochód, żaden na rodzinę, żaden dokument nie będzie wymagany od nikogo, tylko od tych rodzin, które będą chciały na pierwsze dziecko mieć też 500 zł. Że jeżeli program w tej chwili jest w konsultacjach społecznych do 21 stycznia, więc już się kończy. Dzisiaj, tak? Dzisiaj jest 21. Jutro się kończy. Jutro się kończy. W każdym województwie konsultacje się odbyły. Jeszcze dzisiaj, jeżeli Państwo chcecie, jeżeli mieszkańcy chcą, mają uwagi jakieś do tego programu, mogą przez stronę internetową ministerstwa się zalogować, napisać i ich uwagi, ich wnioski będą uwzględnione. Także proszę Państwa, naprawdę to jest bardzo ważny program. Uważam, że nikt tak nie wsparł rodziny jak Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica. To jest pierwsza rzecz. Następna rzecz bardzo ważna to edukacja, którą się zajmuję. I tutaj, Szanowni Państwo, dzisiaj wchodzą przepisy dotyczące
zmian oświatowych, które uchwaliliśmy niedawno w Sejmie, a mianowicie te sześciolatki, to Państwo to wszystko znacie, tak? Natomiast chcę poinformować Państwa, że w tej chwili ministerstwo pracuje nad też następną zmianą w karcie nauczyciela tym razem, a mianowicie pracujemy nad zniesieniem tak zwanych godzin karcianych i one będą zniesione od września. Pani minister to zapowiedziała, jest już projekt tej zmiany. I również w tej nowej zmianie, też również w ustawie o systemie oświaty będzie też taka zmiana, że od przyszłego roku, czyli od 2017 roku, dzieci po szóstej klasie nie będą pisały sprawdzianu, a te pieniążki, które przeznaczane były na sprawdzian, zostaną wykorzystane przy odwoływaniu się od matur. Bo jak Państwo wiecie, do tej pory maturzysta, który się czuł niesprawiedliwie oceniony, nie miał szansy na odwołanie się od decyzji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. I od teraz też ruszają prace nad bardzo ważną, najważniejszą zmianą, a mianowicie nad zwiększeniem liceum ogólnokształcącego z 3 lat do 4 lat. To jest najważniejsza rzecz, a za tym konsekwencją tego jest zlikwidowanie gimnazjów, czyli poszerzenie jak gdyby szkoły podstawowej, powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Ale chcę tu jednoznacznie zaznaczyć, że naszym najważniejszym celem to jest zwiększenie ilości lat przebywania młodego człowieka w liceum ogólnokształcącym. To, co się w tej chwili dzieje, jest po prostu zupełnie... Liceum straciło swój cel, tak naprawdę, i rangę, oczywiście. W tej chwili tylko w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego jeszcze są jakieś przedmioty ogólnokształcące. Drugi, trzeci rok to jest nic innego, tylko kurs przygotowujący do matury. I chcemy z tego zrezygnować. Aha, jeszcze nie powiedziałam jednego, że w tych zmianach, które są w tej chwili przygotowywane, również na pewno od września będzie zwiększona ilość nauki historii we wszystkich etapach edukacyjnych, również i w liceum. I to wejdzie od września. Natomiast na pytania Państwa, od kiedy będą zlikwidowane gimnazja, bo to takie sztandarowe jest w tej chwili taki temat, o którym wszyscy mówią, to chcę powiedzieć jasno. Gimnazja nie będą zlikwidowane od roku 2016. Nie wiadomo, czy jeszcze od 2017 roku. Dlatego, że pani minister mówi jasno, muszą się odbyć konsultacje ze wszystkimi absolutnie, którzy chcą w tej dyskusji uczestniczyć. Chcemy, żeby to było dobrze przygotowane, a więc nie może to być szybko i raptownie, bo to jest bardzo duża zmiana. Musi być zmiana podstawy programowej i być przygotowane podręczniki. Dopiero wtedy możemy wchodzić w reformę strukturalną oświaty. Także chcę naprawdę Państwa bardzo mocno uspokoić nauczycieli, rodziców i uczniów. Nic złego się nie stanie. Nauczyciele nie stracą pracy w wyniku tej reformy, ponieważ dzieci nie ubędzie, miejsce pracy dla nauczycieli nie ubędzie, bez względu na to, czy to będzie liceum, czy to będzie większa szkoła podstawowa. Więc proszę Państwa, tutaj bardzo proszę o spokój i uwierzcie nam, że naprawdę chcemy pracować w oparciu o konsultacje. Mówiliśmy, że będziemy słuchać społeczeństwa i to robimy. Już na stronie ministra Edukacji Narodowej osoby, które się czują kompetentne, wiedzą i mają pomysły, jak zmienić oświatę, mogą się zalogować, bo tam minister przyjmuje ekspertów różnego rodzaju w zakresie oświaty. Można się zalogować i można brać udział w tej ogólnej dyskusji. Logowanie jest, zdaje się, do końca tego tygodnia, więc bardzo zapraszam. O ile wiem, już 1700 osób się zalogowało. Więc proszę Państwa, chcemy rozmawiać z Państwem i chcemy mówić to. Chcemy robić, zmieniać Państwo tak, jak
społeczeństwo tego od nas oczekuje i spełniać oczywiście wyborcze obietnice. Jak Państwo widzicie, robimy to szybko, ponieważ chcemy, żeby jak najszybciej to, ta zmiana zadziałała na korzyść naszych obywateli. Wyraźnie, że to wszystko, co dzieje się w Grudziądzu, to jest w jakiś sposób podobne do patologii, jakie funkcjonują w całym państwie polskim, jakie zostaliśmy. Samowola władzy, arogancja władzy, przekonanie, że jak się władzę zdobyło, to nie potrzeba ze społeczeństwem się liczyć. Tworzenie różnego rodzaju sitw, układów, władzy z biznesem, ze służbami różnego rodzaju, które w państwie ponoć demokratycznym, a takim Platforma je nazywała, sprawiają, że obywatele nie mają nic do powiedzenia, że władza czuje się bezkarna. Dlatego bardzo jestem wdzięczny moim koleżankom i kolegom z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Ruchu dla Grudziądza, którzy zasiadają w Radzie Miasta, że podejmują wszystkie sprawy dotyczące miasta i tego wszystkiego, o czym obywatele muszą wiedzieć. Jestem również, zawsze to czynię, by Państwu podziękować, ale jestem przekonany, że szczególną rolę pełnią media w tym, żeby społeczeństwo wiedziało o tym, jak ci wybrańcy narodu nimi zarządzają, w jaki sposób wydają środki, w jaki sposób budują różnego rodzaju działania, które mają służyć nie im, tylko społeczeństwu. Dlatego jest kilka tematów, które są bardzo bulwersujące, dotyczących miasta i proszę radnych, by przedstawili te tematy. No, zaryzykuję i pozwolę sobie postawić tezę, że grudziądzki szpital pod względem wielkości zadłużenia jest chyba ewenementem w skali całej Polski. Ja przynajmniej nie znam drugiego szpitala, który wygenerowałby ponad półmiliardowy dług. Słyszymy co rusz o wielkich szpitalach klinicznych, prawda, które mają 50 milionów, 100 milionów. Największe, o jakim słyszałem, to bodajże było 200 milionów długu, więc myślę, że wszystkie te problemy są niczym w porównaniu z tym, z czym mamy do czynienia w Grudziądzu. I tak jak od wielu miesięcy i lat podkreślamy, jako opozycja tu w naszym mieście i próbujemy dotrzeć z tą wiedzą i świadomością do władz miasta, że tak naprawdę to nie jest do końca problem grudziąckiego szpitala. To, co kiedyś mówiłem, szpital będzie istniał, szpital będzie leczył, nawet niezależnie od tego, kto będzie jego ostatecznym właścicielem, czy w czyje ręce się dostanie. Problem szpitalnych długów jest problemem miasta. I co w ostatnim czasie w tym względzie się zmieniło? No wreszcie wydaje mi się, że wiedza na ten temat i świadomość tego, że jest to problem miasta, który w szybkim tempie i bardzo łatwo doprowadzi do bankructwa samorządu, była decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wreszcie ten problem nazwała, zdefiniowała i jak Państwo wiecie, po raz pierwszy w historii zdarzyło się, że RIO wydało negatywną opinię zarówno o budżecie na rok 2016, jak i o wieloletniej prognozie finansowej. Ja nie ukrywam, że RIO po prostu uwzględniło również w pełni to wszystko, do czego, o co ja zwracałem się, aby w swojej opinii uwzględniło, ponieważ mieliśmy świadomość, że tu wszyscy udają, jakby tego problemu nie dostrzegali. Konsekwencją i doraźnym rozwiązaniem po to, aby móc uchwalić tegoroczny budżet, była potrzeba pokrycia straty szpitala w wysokości 30 milionów złotych za rok 2014. Ale proszę Państwa, do świadomości mieszkańców musi dotrzeć, co oznacza
wydatkowanie z podatków Grudziądzan, z budżetu Grudziądza 30 milionów na pokrycie jednorocznej straty na działalności szpitala. To oznacza rezygnację z ponad 200 milionów inwestycji, które można w tym mieście przeprowadzić. Jesteśmy w trakcie ostatniej, najprawdopodobniej tak hojnej ostatniego okresu finansowania europejskiego i wiadomo, że każde miasto, które ma 30 milionów złotych, to pod nie może dostać na miejskie inwestycje ponad 200 milionów europejskich pieniędzy. Miasto, które tych pieniędzy nie ma, które musi je przeznaczać na inne cele, tak jakby z tych 200 milionów rocznych inwestycji rezygnowało. Proszę sobie wyobrazić, co można w mieście z takimi problemami, z takim bezrobociem, tak zaniedbanym jak Grudziądz, zrobić rocznie za 200 milionów złotych. I wreszcie po decyzji Rio, mam nadzieję, że świadomość tego do Grudziądzan i mam nadzieję, że również do władz do Grudziądza dotarła. Pamiętajmy, że to była strata z roku 2014. To jest błędne koło, które, ponieważ szpital w roku 2015 wygenerował kolejne kilkadziesiąt milionów kolejnej straty. Niezależnie od tego, że obciążony jest, tak jak powiedziałem, ponad 500 milionowym długiem. Proszę Państwa, w najbliższych dniach właśnie tak, komisja, która z naszej inicjatywy kilka miesięcy temu została powołana, którą wreszcie pan prezydent na nasz wniosek powołał, komisja badająca sytuację szpitala i przygotowująca w tej sprawie protokół, zakończyła pracę. W tej chwili trwa redagowanie ostatecznego protokołu. Mogę tylko powiedzieć, że o ile co do oceny sytuacji finansowej szpitala, tu mieliśmy dostęp do wszystkich dokumentów, do których chcieliśmy dotrzeć i nasz opis sytuacji jest dokładnie taki jak opis, którego dokonała wcześniej Najwyższa Izba Kontroli, ten opis, którego dokonała Rio, nasze ustalenia co jedynie dorzucą ileś tam szczegółów, ponieważ jak sądzę zagłębiliśmy się w wiele problemów głębiej. Natomiast komisja nie wykona swojego zadania, o tym już wiemy dzisiaj, jeżeli chodzi o ocenę sposobu zarządzania szpitalem, a szczególnie sposobu wynagradzania w szpitalu, co również żywotnie i radnych, ale i mieszkańców Grudziądza interesowało, ponieważ odmówiono nam dostępu do kontraktów, na których zatrudnieni są pracownicy szpitala, szczególnie lekarze, zasłaniając się ochroną danych osobowych. To oczywiście jest wybieg, ponieważ komisja sformułowała swoje żądanie nie w ten sposób, że domagamy się informacji o konkretnych kontraktach takiego czy innego lekarza, czy takiej czy innej pielęgniarki. Jedynie zażądaliśmy prawdziwych danych dotyczących pewnych grup, a więc jak wyglądają kontrakty ordynatorskie, jak wyglądają kontrakty lekarzy, jak wyglądają kontrakty pielęgniarek i tak dalej, i tak dalej. I tego również nam odmówiono, w związku z czym w tym względzie myślę, będzie musiała, tu radni będą musieli dopominać się o dostęp do tych danych. Natomiast tak jak powiedziałem, w najbliższym czasie ten protokół zostanie przedstawiony. Myślę, że będzie to miało miejsce do końca stycznia, ale dlatego dzisiaj o tym mówię, że jako klub radnych chcemy, aby ta komisja, zakończenie pracy tej komisji ostatecznie zakończyło okres nic nie robienia w sprawie tej katastrofy, do jakiej doprowadzono, jeśli chodzi o finanse miasta, ponieważ dzisiaj dla kogoś, kto ma świadomość, jak dramatyczna jest sytuacja Grudziądza w wyniku
tego horrendalnego zadłużenia, właściwie każdy dzień bierności ze strony władz miasta, które ani nie podejmują decyzji dotyczących samego sposobu zarządzania szpitalem, ani nie szukają rady czy sposobu zaradzenia tej sytuacji poza Grudziądzem, no jest, uważam, no niedopuszczalny. Tu jedyne to, czego Grudziądz na pewno nie ma, to nie ma czasu, ponieważ za kilka tygodni będzie trzeba pokryć kolejną kilkudziesięciomilionową stratę za kolejny rok, co de facto oznacza dla finansów Grudziądza bankructwo. I na ten temat musimy rozpocząć wielką, ogólnomiejską debatę, w którą zaangażujemy również mieszkańców. Oni też muszą wiedzieć, czym ta sytuacja grozi i kto do takiej sytuacji doprowadził. Do tego, by wiedzieć o tym, na co publiczne pieniądze i w jaki sposób są wydawane, dlatego również pani poseł Iwona Michałek wystąpiła do pana prezydenta z szeregiem pytań. Tak, szanowni państwo, w porozumieniu z panem posłem Ardanowskim stwierdziliśmy, że trzeba jakby wesprzeć radnych. I chcę powiedzieć tak, że wesprzeć radnych nie tylko na wesprzeć radnych w mieście, ale też zainteresować problemem władze centralne. W związku z tym wystosowałam, w porozumieniu z panem posłem, interpelację poselską do ministra zdrowia w sprawie szpitala, wypisując absolutnie wszystko to, co wiedziałam, dokumenty mi przedstawiono, ale też dzisiaj złożyłam wniosek o udzielenie informacji wyjaśnień na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła do prezydenta miasta. I chcę państwu zacytować, nie wszystkie, bo tych pytań jest tutaj bardzo dużo, ale pytań jest 15 do pana prezydenta, ale pytam go właśnie, żeby mi odpowiedział na piśmie, jaki jest aktualny stan finansowy szpitala, jaki jest stan zatrudnienia, od kiedy pan dyrektor szpitala, pan Nowak, pełni swoją funkcję i jak jest oceniany jako zarządzający szpitalem, czy dostaje jakieś nagrody, kto mu te nagrody udziela, z jakiego tytułu dostaje. Czy stan finansowy szpitala ma wpływ na jakość udzielanych świadczeń medycznych? Jakie są powiązania finansowe grudziąckich inwestycji medycznych w ramach funkcjonowania szpitala? Dalej pytam go, dlaczego pani Beata Przybylska, tak, prezes spółki Grudziąckie Inwestycje Medyczne, jest jednocześnie członkiem organu nadzoru w szpitalu? Czy to nie jest w konflikcie z prawem? Pytam również, jaki jest wynik finansowy spółki Grudziąckie Inwestycje Medyczne w roku 2015. To są tylko niektóre z pytań, które zadałam panu prezydentowi. Dzisiaj to pismo doręczone panu prezydentowi. Liczę na szybką odpowiedź w ramach, które pan prezydent musi mi udzielić zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 1996 o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Czekam na tą odpowiedź. I jak już powiedziałam, złożyłam również interpelację do ministra zdrowia. Mam nadzieję zwrócić uwagę pana ministra zdrowia na problem szpitala, bo to nie jest tylko problem samego szpitala, to jest problem również mieszkańców, których ten szpital obsługuje. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tę interpelację do ministra Radziwiłła i za te szczegółowe pytania zaadresowane do pana prezydenta Malinowskiego. Niezwłocznie, jeżeli będziemy otrzymywali odpowiedzi, będziecie państwo również informowani. Państwa posłów w tę sprawę, bo rzeczywiście jakby to, co powtarzamy wiele razy, rozwiązanie problemów grudziąckiego szpitala obecnie znajduje się już nie w Grudziądzu, to znaczy miasto samo tego problemu rozwiązać nie jest w stanie i będę namawiał tu moich kolegów z klubu, żebyśmy, nie czekając na reakcję
władz Grudziądza zechcieli z wiedzą na temat szpitala, na podstawie tego, co my wiemy o szpitalu, żebyśmy spróbowali z tą wiedzą dotrzeć do pana wojewody. Mamy teraz nowe władze wojewódzkie, ponieważ no, bez jakiegoś takiego gospodarskiego spojrzenia na ten problem w skali przynajmniej województwa i tego, o czym mówimy, bez spojrzenia na grudziądzki szpital przez pryzmat jakiejś usieciowionej sieci szpitali w skali całego województwa, z tego błędnego koła nie wyjdziemy, ponieważ z jednej strony mamy tutaj obciążony nowy obiekt, wybudowany, obciążony długiem ponad 500 milionowym, a słyszymy, że marszałek województwa czy samorząd województwa, w którym w dalszym ciągu rządzi Platforma Obywatelska, planuje budowę w Toruniu kolejnego szpitala za 600 milionów złotych. No, myślę, że zanim ta decyzja zapadnie, musimy dotrzeć z wiedzą o tej katastrofie, która wydarzyła się w Grudziądzu i która dla finansów tego miasta oznacza bankructwo. To problem realizowanej polityki mieszkaniowej w Grudziądzu. Zresztą wiele miast w Polsce ma dzisiaj wielkie kłopoty. Przede wszystkim mają mieszkańcy kłopoty z tego względu, że bardzo mocno są zawyżane czynsze. Te czynsze dzisiaj obciążają budżety domowe i niestety powodują reakcję natychmiastową, wielkie oburzenie wśród mieszkańców. Za politykę mieszkaniową w Grudziądzu odpowiadają w zasadzie trzy osoby, można powiedzieć. Główną osobą odpowiedzialną jest pan prezydent Robert Malinowski, który jest głównym kreatorem tej polityki, kreuje ją, kształtuje, opiniuje, ale przede wszystkim ustala wysokości czynszu. Szanowni Państwo, wysokości czynszów w Grudziądzu sięgają no, coraz bliżej tego punktu najwyższego, coraz bliżej nieba, że tak powiem hipotetycznie. Wzrosty czynszów są w zasadzie dość regularne. Ostatnia decyzja pana prezydenta, podjęta uchwała w październiku, znowu radykalnie podniosła czynsze. Ale w tych podwyżkach mamy oczywiście do czynienia no, ze strukturalną niesprawiedliwością. Dzisiaj najbardziej sygnalizują mieszkańcy już tak bardzo poszkodowani, pokrzywdzeni poprzez sytuację sprzedaży bloków przy ulicy Libelta i Żeromskiego, którzy spodziewali się przynajmniej jakiegoś pozytywnego odreagowania, jakiegoś dobrego aktu ze strony prezydenta miasta Grudziądza, który deklarował, mówił, że obniży te czynsze, że zachowa na poziomie tych 4 zł. Wiemy, że są to stare substancje wybudowane u schyłku II wojny światowej, które kosztem tych mieszkańców są naprawiane, remontowane, utrzymywane w czystości, zabezpieczone, ogrzewane i oczekiwali tego zadośćuczynienia ze strony prezydenta. No niestety, to zadośćuczynienie polegało na tym, że pan prezydent wspólnie z panem prezesem Różyckim, który stanowi zgromadzenie wspólników, podjął decyzję o podwyższeniu tych czynszów. Mieszkańcy dostali, pomimo wcześniejszych deklaracji o obniżeniu, wypowiedzenie umowy najmu i czynsze w tym starym budownictwie zostały podniesione do kwoty 7 zł 35 groszy za metr kwadratowy. Przypomnę, że są to budynki oczywiście nieocieplone, wybudowane w zasadzie w bardzo taki prosty sposób, bo według potrzeby wojennej dla osób, które traciły lokale mieszkalne w bombardowanych miastach Niemiec. To nie są w stanie się z tym pogodzić, ponieważ przy tych metrażach, które tam są, czyli 60-70-metrowych lokalach, te czynsze plus koszty ogrzewania, koszty wody i tak dalej stanowią niebagatelną kwotę w skali każdego miesiąca. Oczywiście pan prezydent Robert Malinowski okazał się znowu gołosłownością. Jego słowo po prostu w tym mieście bardzo nic nie znaczy, albo zupełnie nic nie znaczy. Tak można postawić taką tezę, ponieważ no niestety w tej dziedzinie, przynajmniej jeżeli chodzi o realizację polityki mieszkaniowej, można powiedzieć, że nie mamy chyba prezydenta, ponieważ decyzje podejmują wszyscy, tylko nie pan prezydent. Taka teza przypisana dzisiaj tej najważniejszej osobie niestety, ale jest najbardziej prawdopodobna.
złe konsekwencje, tak jak powiedziałem, duże podwyżki czynszu, obciążanie już każdego na wskroś, jak tylko jest to możliwe. Nawet osoby, które rejestrują jakąś działalność gospodarczą, natychmiast mają zmieniane stawki czynszowe, pomimo tego, że działalność gospodarczą płacą w zupełnie innych miejscach w Polsce i to się zupełnie nie liczy, ponieważ sztab dochodzeniowy, który prowadzi weryfikację we wszelkich dokumentach, bardzo szybko dociera i podnosi i zmienia stawki czynszowe, uznając to, że ktoś prowadzi tą działalność w lokalu wynajmowanym. To też jest nieprawidłowość. Szereg różnych kwestii, które muszą być w najbliższym czasie przedmiotem debaty mieszkaniowej i tu będziemy starali się powrócić do pierwszego pomysłu z roku ubiegłego, aby wśród wszystkich radnych osób zainteresowanych, zaangażowanych, ale też prezesów tych firm, o których mówimy, wywołać pewien bardzo istotnym, też ważnym, który dzisiaj chcieliśmy poruszyć. Tam nie ma dzisiaj z nami przy stole pana Jana Cyserskiego, ale jest to pan prezes, który założył na Grudziąckiej Giełdzie przy ulicy Łuskowskiego, który funkcjonuje już od prawie 22 lat. Jest to targowisko hurtowe Stowarzyszenie Pawilon. Celem powołania tego stowarzyszenia było duże zaangażowanie sprzedających na tej giełdzie, funkcjonujących od wielu lat, hurtowników, którzy poczuli się w pewnym momencie zagrożeni sprzedażą tej giełdy i likwidacją tej giełdy hurtowej. Oczywiście wiemy doskonale, jak wielki jest lobbing marketowy dzisiaj w Polsce, jak wielkie zagrożenia stanowią wielkie koncerny handlowe właśnie dla tych najdrobniejszych, dla najmniejszego handlu. I ci ludzie poczuli się tam bardzo zagrożeni. Zorganizowali się, ponieważ teren tej giełdy miał być przeznaczony przez miasto, przez prezydenta miasta Grudziądza do sprzedaży. Oczywiście wielkim cudem, jakimś nagłośnieniem samej sprawy udało się zablokować sprzedaż tego gruntu i być może ta giełda do dzisiaj istnieje. Ale pytanie pozostaje dalej takie, a mianowicie komu w kontekście zmiany umowy dzierżawy, bo taka możliwość istnieje, powierzyć administrowanie. Oczywiście naszym zdaniem, zdaniem wszystkich radnych jest powierzenie tego handlu hurtowego właśnie tej grupie ludzi, która zrobi to w sposób najlepszy, najtaniej i zapewni długotrwałe funkcjonowanie tego targowiska hurtowego. Prosiłbym, aby później zasięgnąć opinii, informacji od pana prezesa wprost, bo myślę, że on bardziej szczegółowo opisze tą całą kwestię i powie o swoich planach i planach stowarzyszenia, bo to są bardzo, bardzo ważne kwestie, które dotyczą przyszłości grudziąckiego handlu, ale nie tylko grudziąckiego, bo handlu, który skupia się w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Jeżeli można, do powiem, jaka jest logika, którą jakby stosujemy w podejściu do problemu targowiska hurtowego. Otóż pamiętajmy o tym, my traktujemy przede wszystkim to targowisko jako nadal bardzo duży zakład pracy. Tam wiele osób z handlu prowadzonego na tym targowisku utrzymuje swoje rodziny. Dlatego też radni naszego klubu wychodzą z takiego założenia, że mówiąc o przyszłości, nie tyle nawet zależy nam na tym, jakie korzyści z prowadzenia, z istnienia tego targowiska odniesie budżet miasta, ale zagwarantowanie, że to targowisko w dalszym ciągu będzie istniało, że nikt nie podejmie próby jego likwidacji i że nadal ci ludzie, którzy na tym targowisku handlują, z niego utrzymują siebie i swoje rodziny, będą te miejsca pracy mieli. Dlatego też wychodzimy z takiego założenia, że najlepszym gwarantem, że tak właśnie się stanie, że nikomu nie przyjdzie do głowy zlikwidowanie tego targowiska, czy sprzedanie, czy zmienienie jego przeznaczenia, jest stowarzyszenie skupiające ludzi, którzy na tym targowisku handlują. Ponieważ nikt nie wpadnie na pomysł, żeby pozbawić się sam swojego miejsca pracy. Dlatego w tej dyskusji, która będzie prowadzona również na Forum Rady Miejskiej i Komisji Gospodarczej, będziemy ten sposób myślenia i taką logikę postępowania stanowczo bronić, wspierając inicjatywę tego Stowarzyszenia Pawilon, aby to oni właśnie stali się dzierżawcami tego
terenu jako najlepsi jako najlepsza gwarancja zachowania tych miejsc pracy. I dwa słowa tylko jeszcze do tego, o czym była tutaj mowa a propos polityki czynszowej, szczególnie w stosunku do budynków TBS-u, o które przez ostatnie kilka lat mieszkańcy stoczyli heroiczny bój z miastem zakończony ich zwycięstwem. Otóż proszę Państwa, w zachowaniu władz miasta, władz spółki wobec tych mieszkańców widzę wszelkie znamiona odwetu za tę upartą walkę mieszkańców o swoje prawa. Pamiętacie Państwo, jak po jednym z przegranych, jeszcze wtedy nieprawomocnym wyroku, prezes TBS-u wręcz w telewizji lokalnej dopuścił się rzeczy niesamowitej. Groził, może odegrać się na mieszkańcach poprzez właśnie ustalenie stawek czynszu. Dzisiaj, kiedy jesteśmy już po wyrokach prawomocnych, kiedy jesteśmy po procesie kasacyjnym przed Sądem Najwyższym, które, jak pamiętajmy, te procesy naraziły miasto na ogromne koszty, dzisiaj próbuje się miasto dla tych mieszkańców odgrywać, podnosząc im czynsze. Wyraźnie w wyroku sądu jest powiedziane, akty notarialne, akty sprzedaży zostają unieważnione i sytuacja ma wrócić do stanu sprzed aktu sprzedaży. Jak rozumiem i jak wszyscy rozumieliśmy, również do poziomu i do wysokości czynszów, które w tym momencie obowiązywały. To się należy najnormalniej w świecie tym mieszkańcom i tego wymaga szacunek dla wyroków, które w imieniu Rzeczypospolitej wydały sądy wszystkich instancji. To, co się dzieje obecnie, ma w mojej ocenie znamiona odwetu za prowadzoną przez mieszkańców wieloletnią walkę o swoje prawa. Kwestia powstania klubu dla nas to była kwestia bardzo istotna. Zresztą my po wyborach mówiliśmy o tym, że zamierzamy porządkować pewne rzeczy, które jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość mają miejsce w naszym mieście. Jeżeli chodzi o Radę, to porządkowanie też się zaczęło. Klub 28 grudnia 2015 roku powstał. Na razie jest to klub 5-osobowy, ale mamy nadzieję, że pozostali nasi koledzy do tego klubu też dołączą. Proszę Państwa, my doskonale wiemy o tym, że grupa radnych, żeby była skuteczna, musi w Radzie Miejskiej funkcjonować w ramach klubu. I tylko wtedy jesteśmy w stanie osiągać konkretne efekty i tylko wtedy będą nas władze miasta i klub radnych Platformy Obywatelskiej poważnie traktować. I przynajmniej ja mam takie wrażenie, że od momentu powstania klubu coś drgnęło w tej sprawie, że nastąpiło jakieś takie poważne traktowanie i próba przynajmniej nawiązania kontaktu i także próba rozpoczęcia jakichś rozmów. Mam nadzieję, że może któregoś dnia podejmiemy decyzję, żeby prowadzić dialog, czy zadawać wprost pytania panu prezydentowi, na przykład na spotkaniu naszego klubu. Więc tutaj jest kwestia do omówienia, natomiast mamy nadzieję być skuteczni. Jeszcze raz chcę zachęcić moich kolegów, którzy są w Prawie i Sprawiedliwości, by do tego klubu dołączyli. Zachęcam również także radnych niezależnych, bo i może akurat pewne przebudzenie i u nich nastąpi. Ale przy okazji, proszę Państwa, powstania klubu chcę wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, ponieważ klub radnych Prawo i Sprawiedliwość Ruch dla Grudziądza w poprzedniej kadencji głosował przeciwko powstaniu sportowych spółek akcyjnych, a my w tej sprawie wypowiadaliśmy się wielokrotnie, w jaki sposób przekazywane są pieniądze budżetowe i pieniądze podatników z konkretnych spółek komunalnych do tych klubów. My dzisiaj jesteśmy w takiej chyba dobrej sytuacji, ponieważ Platforma Obywatelska też się zreflektowała, że to idzie w bardzo złym kierunku, że to są ogromne pieniądze na te kluby sportowe, natomiast tak naprawdę, proszę Państwa, efekty na razie są skromne, ponieważ GKM spadł z Ekstraligi, natomiast Olimpia Grudziądz zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.
W związku z tym ja jako szef klubu razem z przewodniczącym Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej podjęliśmy decyzję, żeby 1 lutego odbyło się wspólne posiedzenie tych dwóch komisji w celu przeanalizowania tych ogromnych środków, jakie są przekazywane na te dwa kluby. Proszę Państwa, ja tylko przypomnę, że w budżecie na 2015 2,5 miliona złotych przekazywane jest na Olimpię, 1,5 miliona złotych przekazywane jest na GKM, natomiast nie wiemy nic, jakie środki przekazywane są, proszę Państwa, ze spółek komunalnych do tych klubów. I to jest rzecz, która dla nas jest nie do zaakceptowania. My musimy po prostu, mieszkańcy Grudziądza muszą po prostu wiedzieć, jakie środki, ile tych środków ze spółek komunalnych jest przekazywanych, bo proszę Państwa, to się dzieje poza jakąkolwiek kontrolą. Kontrolą radnych zwłaszcza, przez to i mieszkańców Grudziądza. Mam nadzieję, że ta komisja, która, mam nadzieję, uzyska maksimum informacji o różnego rodzaju środkach i budżetowych, i tych pozabudżetowych, ale proszę Państwa, są to jednak pieniądze podatników. Mam nadzieję, że ustalimy na tej komisji jakieś zasady przekazywania pieniędzy przekazów sportowych. Jakieś warunki, proszę Państwa. To nie może być tak, że prezesi przychodzą, wskazują palcem, ile im brakuje, jakie są potrzeby i te pieniądze otrzymują. W związku z tym mam nadzieję, że mój klub radnych, gdzie członkowie są zarówno w Komisji Budżetu, jak i w Komisji Sportu, będą na tyle aktywni, by jasno, zdecydowanie w tą kwestię się zaangażować i stworzyć, tak jak powiedziałem, te warunki czy te zasady przekazywania środków finansowych do klubów sportowych. Są tu z nami posłowie, to nie ukrywam, że wśród tej pomocy, o którą prosimy, interwencji, prawda, w ministerstwach czy gdzieś dalej, będę proponował i namawiał, żebyśmy za Państwa pośrednictwem zwrócili się być może o jednoznaczną wykładnię prawną praktyk, które mają miejsce w Grudziądzu, a które dotyczą dysponowania ogromnymi pieniędzmi, które są składnikiem majątku komunalnego. Otóż proszę Państwa, w tym mieście od 8 lat Platforma Obywatelska zawłaszcza sobie, odcina radnych od informacji o tym, jak dzielone są zyski spółek komunalnych, powołując się na to, że są to spółki prawa handlowego i zupełnie ignorując fakt, że przecież jest to składnik majątku komunalnego, bo 100% właścicielem tych spółek i wszystkiego, co one posiadają, jest miasto. I do czego dochodzi? Ja sam byłem przecież dwukrotnie prezydentem Grudziądza. Byłem dla tych spółek organem założycielskim. Podejmowałem uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące podziału w zysku, ale proszę Państwa, do głowy by mi nie przyszło, że można ze spółki komunalnej, z majątku komunalnego wyprowadzić jakiekolwiek pieniądze bez pośrednictwa budżetu miasta. Ja jako Zgromadzenie Wspólników mówiłem, tyle ma iść na kapitał zapasowy, tyle na taki, tyle na to, tyle na inwestycje, dzieląc zysk, natomiast tyle i tyle w formie dywidendy ma trafić do właściciela. Ale jak może trafić do właściciela? No tylko jako wpływ do budżetu miasta. I cały czas żyłem i żyję w przekonaniu, że to jest jedyna legalna forma wyprowadzenia pieniędzy ze spółki komunalnej na inne cele niż wewnętrzne cele spółki. Natomiast to, z czym mamy do czynienia od kilku lat i co ujawniła jakiś czas temu, my znaliśmy te praktyki, ale tutaj jakby zmowę milczenia wokół tego przerwała Gazeta Pomorska, która opublikowała kilka tygodni temu bardzo cenny artykuł o tym, jak te praktyki wyglądają zarządów Platformy Obywatelskiej. Otóż się okazuje, że prezydent Grudziądza, który przecież nie jest tam Robertem Malinowskim, osobą fizyczną, tylko jest prezydentem Grudziądza jako reprezentanta i reprezentant właściciela, czyli gminy, podejmuje uchwałę, że na przykład 1 800 000 zysku spółki komunalnej ma zostać przekazane prywatnej spółce sportowej.
Ja się pytam, a dlaczego nie podejmuje decyzji na przykład, że i Ksińskiemu mają przekazać na konto na Kajmanach kolejnego miliona złotych. Bo z tego by wynikało, że to też jest możliwe. I dlatego będziemy, myślę, jest teraz szansa i będziemy prosili tutaj naszych posłów, aby być może przy pomocy służb prawnych sejmowych uzyskać ostateczną wykładnię tego procederu, z którym mamy w Grudziądzu do czynienia, bo to naprawdę jest skandal. Radni ustawowo, którzy mają być stróżami majątku komunalnego, to ustawa na to nakłada, nie jesteśmy w stanie tego obowiązku wykonywać, ponieważ nie dostarcza się nam podstawowej wiedzy o tym majątku. My dostajemy informacje, na jakich działkach szkoły stoją, prawda, i tak dalej, ale nie dostajemy informacji, w jakim stanie jest majątek komunalny będący w rękach spółek komunalnych i nie dostajemy informacji o tym, jak dzielone są zyski tych spółek. Natomiast, proszę Państwa, zysk spółki komunalnej, spółka komunalna nie ma prawa mieć zysku. Nie ma prawa mieć zysku. Ponieważ, co oznacza zysk spółki komunalnej? Zysk spółki komunalnej oznacza, że mieszkańcy płacą za dużo, za wodę, za ciepło, za ścieki, za śmieci, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To tylko to oznacza. I pan prezydent, który mówi, że zysk nie pochodzi z cen wody, tylko został osiągnięty przez spółkę z innego majątku. Ludzie, przecież ten majątek, jeżeli spółka dostała jakikolwiek majątek, nawet taki, który służy organizacji wesel i na tym zarabia, to tylko po to, żeby mieszkańcy dzięki temu mogli płacić mniej za wodę, za ciepło, za czynsze i tak dalej, i tak dalej. I oto musimy respektowanie tego zdrowego rozsądku w Grudziądzu musimy się wreszcie dobić, bo od 8 lat to prawo mieszkańców jest ignorowane. Miasta pracuje ze środowiskami lokalnymi nad strategią rozwoju naszego miasta na kolejne 10 lat. I niestety po przeprowadzonym audycie przez firmę poznańską, która przeprowadziła poprzednie dziesięciolecie, jak się wywiązał Grudziądz z tych propozycji rozwojowych, niestety, ale nie wykonaliśmy jakby 70% zadania. Został on przeniesiony na kolejne dziesięciolecie. Nowe rzeczy to jest w zakresie 30%. One się wiążą przede wszystkim z nowymi środkami unijnymi, gdzie można byłoby pozyskać te pieniądze. Chciałam się również odnieść do sytuacji właśnie tej giełdy hurtowej, ponieważ będzie rozważana możliwość, co zrobić z tymi podmiotami. Ja wyznaję zasadę, że w Grudziądzu każdego przedsiębiorcę trzeba potraktować równo, bez szkody dla kogokolwiek. Jeżeli audyt z tej strategii mówi o tym, że młodzi ludzie, którzy zostali tutaj wykształceni, uciekają za granicę, to my musimy stworzyć każde miejsce pracy. Też tutaj chwała szkolnictwu, że pozwoli nam się kształcić inaczej, szybciej, lepiej, bo to niedokształcenie jest jakby zauważalne za granicą. W Polsce niestety nie jest adekwatne, jakby to społeczeństwo niestety było mniej szkolone. Więc tutaj chciałabym zwrócić uwagę, żeby zrobić wszystko, czy podmiot będzie jeden, który zechciałby dzierżawić giełdę hurtową w Grudziądzu, czy będzie ich pięcioro, to wszystkim stworzyć samorząd Powidzeń szanse równe, aby mogli zatrudniać, aby mogli się utrzymać, aby mogli ewentualnie szkolić. My mamy sygnały już od kilku lat, od przedsiębiorców, zresztą sama jestem w rzemiośle, że sytuacja jest trudna i skomplikowana w Grudziądzu. Przez ostatnie lata, zaczynając od handlowców, gdzie powstawały markety, poprzez handlowców sprzedających na cmentarzu w parku, też bardzo głośna sprawa, nagłośniona i tak dalej. Dzisiaj rozważania po 20 paru latach, gdzie w 2017 roku kończy się dzierżawa tego gruntu, gdzie została utworzona ta giełda, jest podmiot, który chce kupić, są podmioty, które boją się utraty miejsc pracy i tak dalej. To wszystko, żeby ten zrównoważony rozwój lokalny, gdzie zakłada strategia RPO rozwój,
strategiczny dla naszego miasta, musimy to zachować i musimy o to zadbać, przede wszystkim o spójną społeczność, poprawienia relacji z przedsiębiorcami, samorząd, prezydent i tak dalej, której nie ma od kilku lat. I to jest też najważniejszy aspekt, który w zasadzie powinniśmy my teraz przypilnować, o to zadbać, zatrzymać młodych ludzi w tym mieście. Będzie trudne, bo nawet z tego audytu wynika, że Grudziądzowi bardzo duże grozi wyludnienie miasta.